Dzień dobry, świat na głowie. Witam razem z Wiktorią Zwinczewską, a rozmawiać będziemy o medycynie komplementarnej. Cóż to jest ta medycyna komplementarna? No, ja bym używała terminu medycyna integracyjna. To jest medycyna w rękach osoby, która ma wykształcenie medyczne i posługuje się medycyną akademicką, jak również medycyną taką tradycyjną, bo ta tradycja była dużo wcześniej niż medycyna akademicka, która jest zupełnie młoda i nowa, ileż ona ma 200 lat, a medycyna tradycyjna to jednak korzeniami idzie w nasze tradycje, czy to będzie słowiańskie, czy nie, czy chińskie. Dlaczego ta medycyna akademicka tak bardzo odeszła od tej medycyny wschodu? Nie chcę ona była stworzona, ona nigdy nie była blisko. To nie do mnie pytanie. Jest medycyna akademicka, jest medycyna integracyjna, jest medycyna tradycyjna. I uważam, że ponieważ lekarze są osobami zaufania publicznego, więc jeżeli mają więcej narzędzi do pracy z pacjentami, to oznacza, że lepiej pomogą swoim pacjentom. Natomiast każdego dnia zmusimy do nauki, uczymy dużo lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, masażystów, żeby mogli pomagać. Uczymy terapii manualnych, medycyny chińskiej, akupunktury, ale tak gdyby to pacjent wybiera, gdzie pójdzie. Czyli to jest konkretny pacjent i gdyby ten pacjent przyszedł do lekarza i zapytał, a panie doktorze, co oprócz tabletek i zabiegów doktor mi może zaproponować. I gdyby za pacjentem, to już globalny temat i nie będę tego ruszać, szły pieniądze i zależało nam, żeby grono pacjentów było zdrowe i my o nich jako lekarze dbali. Tak jest w Niemczech. Tam ludzie wymusili na lekarzach, że zaczęli się uczyć akupunktury. Niemieckie Towarzystwo Lekarskie Akupunktury liczy 15 000 członków. My też jesteśmy, także uczestniczymy w różnych szkoleniach i ja uważam, że to jest piękne, że lekarz ma wszystko w swoich rękach, ale to nie może być lekarz, to może być dobry naturopata. Żeby człowiek poszedł naprawiać funkcję, która się zepsuła, a nie choroba, która już jest nieuleczalna. U nas to wszystko stoi na głowie. Pacjent źle się poczuje, na przykład, nie wiem, jestem zmęczony dzisiaj, jutro, pojutrze, a pójdę sobie na masaż, czy pójdę na akupunkturę. Poszukam, a nie wtedy, jak mam 20 tabletek i każda nie działa, ja idę na akupunkturę. Cóż wtedy można zaproponować? Także wszystko zależy od ludzi tak naprawdę. Czego oni będą wymagać, zgodnie ze swoją wiedzą, tak pracownicy służby zdrowia się dostosują. A co spowodowało, że ty, wykształcony lekarz medycyny, pediatra, okulista, skończyłaś Akademię Medyczną w Kijowie. Co spowodowało, że ty zainteresowałaś się medycyną wschodnią? No bo ja wybrałam okulistykę, a pierwsza moja specjalizacja to pediatria i dziecko zawsze trzeba było doprowadzić do zdrowia, więc ja uczyłam się, żeby doprowadzać osoby do zdrowia. A w okulistyce są bardzo trudne choroby, które tak gdyby przyczynowo się nie leczą, więc zaczęłam zgłębiać, jak pomóc moim pacjentom okulistycznym, też jak byłam już dojrzałym lekarzem, tak? Nie mówiąc o tym, że byłam leczona przez zielarzy i moja matka, jak każda słowiańska kobieta, leczyła własne dziecko, tak jak każda inna matka. Kim by ona nie była, ona wiedziała, kiedy parzyć nogi, kiedy pędzlować gardło, kiedy pukać nos, kiedy zostawić dziecko w domu, kiedy herbaty maliny, kaliny. Ja to pamiętam, więc to się wynosi tak gdyby z kultury słowiańskiej. Natomiast w okulistyce ja zaczęłam się zastanawiać, co by mi mogło pomóc, żeby nie towarzyszyć pacjentowi w rozwoju jego choroby przez całe życie. I pomyślałam, że podniosłam się, pochyliłam się nad fizjologią, nad anatomią i nad tkanką, nad teorią moich nauczycieli, humoralno-komórkowi doktora Suchowa, Zaumanowa, więc są niektórzy nauczyciele, których nie znałam. Doktor Zaumanow umarł rok przed tym, jak ja się urodziłam. Natomiast jego książki fizjologiczne to jest naprawdę. I pomyślałam, że ja powinnam się skupić na mikrokrążeniu. I zaczęłam szukać możliwości poprawić odżywiania tkanki, wyczyścić układ limfatyczny, tętniczy i żylny. I tak naprawdę ja tym się zajmuję wszystkie te lata. Za pomocą metod, które poznałam i które uprawiam. Czym jest choroba w medycynie chińskiej? Kiedy zaczynam odczuwać ból? Uważało się, że ból to jest objaw, ból nie jest chorobą. Uważało się i o tym się mówiło w tradycyjnej, starej, klasycznej medycyny chińskiej, że pacjent przychodził do lekarza i mówił: lekarzu, jestem chory, odczuwam zazdrość. Zaczyna się wszystko od emocji w medycynie chińskiej. I tak gdyby zadaniem lekarza chińskiego wtedy, w pradawnych czasach, było zachować poziom zdrowia. Medycyna chińska nie kieruje się na leczenie chorób, to u nas to tak wygląda. Ona jest ukierunkowana na zachowanie optymalnego poziomu zdrowia. Na przykład jedzie autobus, jedna osoba kicha, ludzi jest pełno, kicha, smarka, ma grypy, COVID-a, wszystko ma. Czy wszyscy w tym autobusie zachorują? Nie. Kto zachoruje? Zachoruje ten, kto ma ubytek energii ochronnej. Dlaczego jest ubytek energii ochronnej? Lub jest zaburzona produkcja tej energii, lub pacjent żyje na kredyt energetyczny i wydaje za dużo. Na pracę, na stres, na rozmowy, na niespanie, na telewizję. Nie umie się prowadzić w zdrowiu. Po to te ścieżki zdrowia. Po to twoje zdrowie w twoich rękach. I wtedy my tego pacjenta doprowadzamy do jego optymalnego stanu. Musimy najpierw wyleczyć jego dolegliwości, ból i wszystko, co mu się przytrafia, bo medycyna chińska umie wszystko, akupunkturę, hirudoterapia, masaże. To jest tak gdyby kompleksowe podejście do pacjenta, całościowe. Na przykład wisceralna terapia bada, jak jest, może być profilaktycznie stosowana lub leczniczo, więc bardzo dużo. Wisceralna terapia to jest praca na powięziach narządów jamy brzusznej, starosłowiańska, zgodnie z podróżą impulsa chorobowego po ciału. To jest bardzo dużo, więc co bym chciała powiedzieć? Ja uważam, że człowiek, jeżeli się budzi i nie jest wyspany, nie jest wypoczęty, jest trochę zmęczony, trochę się denerwuje, to on teraz już wtedy musi biec na terapię, bo ma się budzić i tryskać energią, być zadowolonym z życia, nic go nigdy nie powinno bolić, ból jest objawem, że coś jest nie tak w ciele i wtedy biegnie się na masaże, na akupresurę, na akupunkturę. Tak, bo to jest, a nie wtedy, jak już jest źle. Nie uważasz, że przynajmniej podstawy takiej medycyny wschodu powinny być wykładane w akademiach medycznych? To ja uważam, gdzie potrafili się potem w tym znaleźć. Ja uważam, że akademia medyczna to jest tak, jak w szkole fryzjerskiej nie uczą szyć garsonki. To jest zupełnie co innego. Natomiast gdyby było takie kółko, i gdyby to kółko istniało, tak jak istnieje kółko homeopatii, nie homeopatii, tylko hipnozy, homeopatia była na wielu uczelniach, a już z tego co wiem nie ma. Natomiast ja się nie odnoszę, jest dobra, jest niedobra. Ważne jest, żeby lekarz się dowiedział o możliwościach. Natomiast lekarze, medycyna i sztuka niech szukają, niech się nie zamykają. Niech się nie zamykają w tych ryzach, które im są nawiązywane. A czy twoi pacjenci są otwarci na to, co im proponujesz? Większość pacjentów tak, bo mnie już wybierają tacy pacjenci, którzy czytają o mnie, że stawiam pijawki, stosuję akupunktury, czyli oni chcą czegoś więcej. Tych pacjentów jest bardzo dużo. Teraz mam więcej pacjentów w leczeniu integracyjnym niż stricte okulistycznych, na okulary i na, powiedzmy, zakrapianie. A jak wygląda wtedy twoja recepta? Piszesz na tej recepcie lekarstwo i na przykład... Nie, ja mam karty, ja mam takie karty, co zalecam pacjentowi, więc zaczynając od gorącej wody, to jest napisano rano, szklankę 2 gorącej wody, na noc termofor. Na przykład czyszczenie układu limfatycznego, tam jest napisane ssanie oleju rano, czyli Lymph Flow, to jest taki roślinny lek, 2 razy 1 tabletka. I jeżeli ja potrzebuję coś jeszcze, ja tam dopisuję, natomiast u mnie każdy okulistyczny to dostaje i na przykład wisceralne terapie, jeżeli zalecam, dopisuję, rezonans magnetyczny oczu, jeżeli ja zalecam optyczną koherentną tomografię, dopisuję, więc jest to, co dla każdego, żeby zachować zdrowie, a jest to, co indywidualnie, ja to dopisuję. Powiedziałaś o wodzie. Dopytam cię, ponieważ ja przeglądałam twoje filmiki, bo ty bardzo upowszechniasz tą wiedzę nam wszystkim. Cieszę się, że komuś się przydaje. Ja bardzo dziękuję, ale usłyszałam, że można pić wodę z cytryną rano, ale nie przed jedzeniem. Nie, ja nie mówiłam, że pijemy rano, ja zawsze mówię, że pijemy czystą, ciepłą wodę, żeby nawodnić ciało. Naszym celem nie jest wysikać tą szklankę, tylko nawodnić skóry, oczy, jamy ustną. Teraz rozmawiam, już tracę więcej płynów niż powiedzmy, gdybym milczała. I ta woda powinna, ponieważ jest ciepła w żołądku, mamy plus 40 parę stopni, wchłonąć się od razu w jelicie cienkie. Ona tak biegnie małą, dużą krzywizną, nawet małą krzywizną żołądka. Biegnie przez dwunastnicę, jelito cienkie bierze, ciało się cieszy. Aha, mamy wodę i nawadnia. Jeżeli woda będzie z cytryną, jeżeli woda będzie z octem jabłkowym, to już jest jedzenie. To już to ciało nie wykorzysta do komórek, tylko to jest woda, która musi być oczyszczona i tak gdyby ona już od razu nie idzie tam, gdzie chcemy. Ona będzie dłużej w żołądku. Więc jak najbardziej można pić wodę z cytryną, można pić wodę z octem, nawet ja to zalecam, ale wtedy między posiłkami. Ja zazwyczaj rano piję wodę taką gotowaną, bo to już trzecia szklanka otuła, wypiłam 2 lub 3 w domu, więc już nie wiem, jestem mocno nawodniona, a później dopiero mogę wypić czegoś jeszcze. Ja octy dodaję do wszystkiego, więc ja nie piję wody z octem, bo ja ocet kocham, ja go mogę pić po prostu bez niczego. Ej, to są moje domowe octy, ja robię octy ze wszystkiego. Ty jesteś akupunkturzystką, czyli wbijasz igły w punkty... Aplikuję. Aplikujesz igły w punkty akupunkturowe. Ale to nie są przypadkowe miejsca. Co to są te punkty? No, istnieją różne systemy. Nie są przypadkowe miejsca, chociaż igła wbita w ciało gdziekolwiek wywołuje poruszenie. To prawda. I na przykład, jeżeli ktoś ma uderzone kolano, to można to, my zawsze co robimy? Uderzyliśmy się w kolano, od razu pocieramy. Pocieramy, żeby rozprowadzić zastój. Można to obkuć igłami, na przykład w losowe miejsce i redukować. I też ból stąpi, bo rozprowadzi to, co było nadmiarem, uderzenie było nadmiarem. Ale oczywiście istnieją różne systemy w ciele, system trawienny, system krwionośny, prawda? I my wiemy, że te systemy spełniają jakąś funkcję i nikt nie wie, że istnieje system meridianów, bo kto by go widział, którym rozprzestrzenia się energia. I meridiany mamy główne 12 meridianów, ale meridiany to są takie poziomy autostrad, czyli mamy główne, mamy luo, mamy ścienisto, ich jest bardzo dużo i meridian zawsze o takiej samej nazwie w przebiegu wewnętrznym dociera do narządu o tej samej nazwie, czyli my możemy za pomocą punktów, które poznamy i wiedzy, którą poznamy, regulować pracę narządów za pomocą punktów, gdzie meridian wchodzi do środka. To jest naprawdę magiczna wiedza, ale system meridianów poistniał jako pierwszy, jako taki pierwszowzorzec. To jest wzorzec pracy dla innych systemów i te punkty nie pojawiły się po to, żeby to nakłuwać, tylko po to, żeby pokazywać, jak ma płynąć energia. To jest tak jak autostrady, gdzie zdyscyplinowani kierowcy jadą z tą samą prędkością. I tu nagle wypadek. Jeżeli jest wypadek, to wtedy my możemy zadziałać, żeby pomóc, żeby droga była przyjezdna. Bo jeżeli mamy wypadek na drodze, to jest tak jak na meridianie. To dalej energia nie dociera. Dalej ta pizza nie dojedzie. I teraz pomoc drogowa, policja, straż pożarna. Świetnie to wytłumaczy. I to wszystko rozciągamy. Więc w swoje miejsce i samochody jadą. I niekoniecznie my działamy w tym miejscu wypadku, czasami dobrze zrobić to z przeciwnego końca. I przykład temu leczenie niedrożności wrodzonej kanalików połuzowych za pomocą malutkiego paluszka u nogi, za pomocą kilku zabiegów akupunkturowych ja leczę te błony, które fizycznie kiedyś sądowałam. I na pewno od 10 lat nikogo nie sąduję, wszystko leczy za pomocą akupunktury. I to jest niesamowite. Praktyka. Przyniosłam szczoteczkę nie po to, żeby umyć zęby. No. Bo podglądnęłam Cię, ona może służyć do czegoś. Może służyć, no co, teraz zima, okres katarów, okres zatok, więc co ja zawsze polecam na szczoteczkę? Ja zawsze polecam punkt ilitogruby 20, powitania, powonienie. Bardzo dobrze się masuje. Na pewno jeżeli będziecie masować z jednej strony i z drugiej strony, czy obustronnie, bo przy tym nadal możemy oddychać, więc jeżeli będziemy masować ilitogruby 20 powitania, powonienie, to na pewno odblokujemy nos w katarach, w zatokach. Oczywiście to nie jest jedyne leczenie kataru, ale zatkane nosy nie powinny nigdy być leczone lekami, które zwężają naczynie, bo to nie doprowadza do niczego dobrego. A jednak musimy te nosy jakoś udrożnić, żeby w nocy nam się dobrze oddychało. Więc jeżeli ktoś ma przytkane nosy, a nie umiecie na przykład stosować akupunkturę, bo jeszcze się nie nauczyli u nas w Krakowie w DAO, to jak najbardziej możemy masować przy skrzydełku nosa, w najszerszym miejscu skrzydełka i szczoteczka pokryje nie tylko punkt ilitogruby 20, tylko taki jeszcze wyżej jest też dodatkowy punkt, który jest nie na meridianie, ale też jest dedykowany przede wszystkim od blokowania nosu. I w zależności od tego, co jeszcze możemy zrobić szczoteczką, na pewno czesanie brwi, bo tu znajdują się bardzo ważne punkty akupunkturowe, od pęcherza moczowego 2, który odpowiada za wzrok. Zresztą możecie zrobić prosty test. Chwycić sobie w palcach własne brwi i docisnąć. Jeżeli kogoś boli, to oznacza, że mamy zaburzenia krążenia na poziomie ciała, w okolicach oczodołu i oczu. To oznacza, że wada wzroku będzie rosła u dzieci i u dorosłych. Ja tak zlecam manualną rehabilitację wzrokową. Sprawdzam tkliwość przez taki specjalny roller na ręce i na brwiach. Jeżeli tkliwość jest większa, to oznacza, że tam mamy nagromadzenie energii i zastoje. Więc jeżeli będziecie sobie czesać te brwi, tą szczoteczką, po pierwsze, będzie ładny kształt pobudzenia cebuli, bo teraz są modne środki brwi, a do tego jeszcze poprawienia wzroku. Więc wszystko, co robimy, niby nie jest takie bardzo mocno działające, natomiast czynność powtarzana regularnie będzie powodować poprawę przepływów w tych meridianach takich magicznych. A kto będzie chciał się uczyć, zapraszamy i nauczymy. Uczymy od zera. Siedzimy, oglądamy teraz jakiś film. Tak, co możemy robić oglądając? A możemy wszystko masować. Możemy wszystko masować. Możemy masować wszystkie punkty akupunkturowe, jeżeli oglądamy, chociaż możemy też się skupić na filmie i niczego nie masować. Możemy po prostu odpoczywać. Nie, ale nam zależy na zdrowiu, więc masujemy. Tak, to nie oglądamy film, idziemy na spacer. To wtedy nie damy rady masować. Damy rady masować. Masujemy rano i wieczorem w łazience po obudzeniu i przed pójściem do spania. A zamiast tego, żeby wieczorem po ciężkiej pracy siedzieć przed telewizorem, bo teoretycznie, żeby wypoczywać, nie powinniśmy mieć niebieskiego światła 4 godziny przed snem. Więc idziemy na spacer. To jest najlepsze, co możemy zrobić dla zdrowia, bo ruch wprowadza energię w ruch. I każdy spacer, 15, zresztą mam to w krokach do zdrowia. Twoje zdrowie w Twoich rękach. Obowiązkowy spacer, chociażby 15 minut. Ja nie mówię po lesie, nie każdy ma las, ale spacer to jest najlepsze, co możemy zrobić dla ciała. Bo wtedy każdy punkt się masuje, ponieważ ruszamy tym ciałem, a nie siedzimy. Jesteśmy teraz przed spaniem, już nie oglądamy telewizora. Tak. Co możemy z tą szczoteczką zrobić? No, ta szczoteczka jest też do masowania wszystkiego. Dzisiaj akurat jest warsztat masowania warstwy tanin. Teraz będę jechała uczyć moich kursantów. I taka szczoteczka jest do masowania meridianów, więc jak nauczycie się na meridianologii przybiegów meridianów, możemy masować. A ten, kto nie umie, możemy masować dłonie. My jak uczymy kobido, bo mamy bardzo dużo technik manualnych, mamy kursy kobido, to mamy takie szczotki dla stóp i dla dłoni, dla każdego klienta i każdego kursanta. I jeżeli tylko rozmasujecie sobie dłonie, taką, to jest żost, to jest twarda szczoteczka. To tak, nie jest miękka. Masowałaś też końcówki, patrz, pokazę krótkie. To zaczynamy od dłoni. Na dłoni mamy 3 meridiany in ręki. Mamy meridian serca, pozewnętrzny, po stronie paluszka malutkiego. Mamy na środkowym palcu meridian master serca lub osierdzie i mamy meridian płuc. Od strony zewnętrznej my mamy meridian jelita grubego, drugi palec. Mamy meridian sanżao, potrójny ogrzewek, to jest nasz układ limfatyczny. Mamy meridian, tu mamy czwarty palec, meridian sanżao. I mamy meridian jelitocienki, czyli 3 meridiany in ręki mamy po wewnętrznej stronie, 3 meridiany yang ręki po zewnętrznej. Czubki palców przy paznokciach i na opuszkach, jeden punkt jest na opuszku, na środkowym palcu, a resztę przy paznokciach. I te czubki palców są bardzo wrażliwe, bo tu się znajdują punkty źródłowe. Źródło, no to my wiemy, tam możemy się napić wody, czyli punkt źródłowy to jest punkt, z którego możemy wziąć energię i poprawić przepływy w całym meridianie. Więc jeżeli będziecie mieć taką szczoteczkę i będziemy robić coś takiego prawie jak pilniczkiem, a i zagłębiamy się i masujemy przy palcach, to w tej chwili my poruszamy. Płuco 11 na dużym palcu, jelito gruby 1 na małym, tu na drugim palcu, na wskazującym, sanżao na czwartym palcu i serce i jelito cienkie na małym palcu, a dodatkowo jeszcze będziemy mieć środkiem dłoni meridian osierdzie. Więc jeżeli będziemy tylko to szczotkować, to też zobaczycie, że będzie Wam zdecydowanie lepiej, przyjemniej i szczotkujemy parę minut jedną dłoń, a parę minut drugą dłoń i najpierw rozprowadzamy, a później dopiero zaczynamy szczotkować przy paznokciach palców. Ja polecam, bo każdy to może robić, ten umie akupunktury i nie umie. I to jest nieprawdopodobny zabieg dla zdrowia, ponieważ poprawi od razu przepływy w 6 meridianach ręki, w 3 meridianach in ręki i w 3 meridianach yang ręki. I uwaga, meridiany yang tu się zaczynają, meridiany in tu się kończą, a i nieważne, to są punkty źródłowe. A głównych meridianów mamy tylko 12, więc już po tym programie, którym warto się podzielić, to już będziecie umieć pracować prawie 6 meridianami ręki. Teraz jeszcze coś trzeba zrobić, żebyśmy tą wiedzę przyswoili od razu. Masz ze sobą wakary. Tak. Mam. No to opowiedz teraz, do czego ona służy. Na przykład dzieci boją się akupunktury i robimy akupunktura różni się od akupresury tym, że akupresura to są masowania punktów po kolei, a akupunktura to są kombinacje, które terapeuta układa w głowie, żeby pomogły najlepiej jego pacjentowi. I na przykład jeżeli dzieci boją się igieł, lub dorosłych też czasami mam, nie tylko nie igły, to jest to są wakalie. To jest zioło takiej rośliny, która porusza krew i to można przykleić na punkty akupunkturowe, które uważamy, że są potrzebne. I chodzimy z tym? Liczymy 20 minut. Są punkty, z którymi możemy chodzić, a są punkty, które, no medycynę chińską ja się uczę od wielu lat i dalej się uczę, więc trudno to wszystko przekazać. Ale to szczotkowanie dla każdego będzie świetne i szczotkowanie jelita grubego. Zresztą punkt jelita grubego 1 znajduje się na palcu wskazującym po wewnętrznej stronie paznokcia. Jelito gruby 20, ostatni punkt przy skrzydełku nosa. Więc jak pomasujemy pierwszy i ostatni, to cały meridian jelita grubego, który w wewnętrznym przebiegu dociera do narządu jelita grubego, już będzie uruchomiony. Już odpowiedziałaś na moje pytanie, że dzieci też tak możemy leczyć? Od urodzenia. Więc tak, wiedziałam, że mnóstwo receptorów jest na stopach, na dłoniach, na twarzy, ale nie wiedziałam, że ucho jest takie ważne. Ucho jest bardzo ważne i ucho akurat, jeżeli lekarze zajmują się akupunkturą, to kochają bardzo ucho. Dlaczego? Bardzo szybko można to opanować, czyli taki pełny kurs to 3 dni praktyki. Bardzo szybko można opanować. Ucho to jest mikrosystem, gdzie człowiek jest położony głową w dół, a nogami do góry. Czyli tu nie ma rozpoznań w medycynie chińskiej, tylko jeżeli tu mamy głowę, to jeżeli będziecie chcieli pomasować płatek, to teoretycznie masujemy prawie całą naszą twarz. I tu są miejsca też bolesne i bezbolesne, czyli ucho służy do diagnozy, do leczenia i nawet mamy do przerywania uzależnień. To jest taki magiczny punkt zerowy na uchu, który jest w stanie przerwać uzależnienie. Ja bardzo skutecznie leczę uzależnienie, przede wszystkim papierosy, ale miałam też ludzi uzależnionych od alkoholu i od gier komputerowych. Też działa. Natomiast ucho jest dlatego dobre, bo tu mamy punkty o działaniu ogólnym, czyli które ogólnie uspokajają, leczą stres, obniżają poziom bólu i jedyne miejsce, gdzie wychodzi nerw błędny, 10. para na zewnątrz, a ono nerwia wszystkie nasze narządy wewnętrzne. To jest ucho. Więc ucho jest magiczne i na uchu znajduje się ponad 260 punktów ułożonych obszarami, więc jest naprawdę skuteczny. Na przykład, jeżeli ucho złożyć na pół, jak ktoś ma kryzę nadciśnieniową i zwykłą igłą, obojętnie, skrwawić szczyt ucha przy ciśnieniu 240, wtedy jak karetka jedzie, bo karetkę wzywamy, to ciśnienie powinno w ciągu, 10 minut, akurat jak dojedzie karetka, spaść o co najmniej 30. Ale musimy nakłuć, nie możemy masować. Nie, my wtedy nie masujemy, my wtedy skrwawiamy, czyli jeżeli ktoś ma ciśnienie 240, to jest znaczy 200, zagrażający życiu. Bierzemy zwykłą igłę do szycia, zanurzamy w spirytusie czy w wódce, i zaczynamy dziurawić szczyt ucha. To nie jest punkt. To jest pół szczytu ucha, to jest jedno, bo ta krew jak zacznie wypływać kroplami, to ciśnienie od razu spadnie. To jest takie ratowanie życia. To na zakończenie, bo boję się, że tego za dużo jest naraz. Oczywiście jest za dużo, uczymy się wiele lat tego, ja jestem gadułą. Na zakończenie, powiedzmy, jest jakiś taki punkt odpowiedzialny za odporność? Za odporność my odpowiadamy. Każdy by chciał taki łatwy i drogi punkt na odporność. No i tak nic nie robimy, zjadamy cukier, namnażamy grzyby, bakterie i wirusy. I to taki magiczny punkt od Wiktorii na odporność. Ja pokażę 3 mile nogi. To jest punkt, który pomaga nam w budowie energii pourodzeniowej i poprawia pracę układu trawiennego. Nie myślę, że jest taki punkt. Są punkty na jelicie grubym odpowiadające za odporność, ale to nie oznacza, że jeżeli nic dla siebie nie robimy, to w epidemii naciskając ten punkt nigdy się nie zarazimy. Więc ja wolałabym, żeby zamiast te 3 mili ręki masowałyście 3 mili nogi. I możecie spokojnie to też szczotkować, taki punkt. Więc jak znajdziemy ten punkt, jeżeli zahaczymy nasze dłonie, tu o rzepkę, to pod 4. palcem znajduje się punkt wielki lekarz, żołądek 36, 3 mili nogi, możemy go szczotkować. Szczotkować, to jest w takim zagłębieniu. Możemy wziąć plasterek, przykleić tam kilka ziarenek gryki. I ten punkt, jak znajdziemy, bardzo często on jest tkliwy i bolesny, więc musimy go poszukać pod palcami. Ja tu mam wakarię, a i Wy możecie mieć grykę, troszeczkę niżej. Jeżeli na przykład przykleiliście i wam nie pasuje to miejsce, to możecie dokleić drugi plasterek. No możemy masować, patrząc na telewizor, możemy siedzieć i masować te punkty. To tak dla ułatwienia. Większość tych punktów, gdzie jest zastój energetyczny, są tkliwe. Są tkliwe, tak, bolesne. I tak, ale ja uważam, że jeżeli komuś coś dolega, to jak już dolega, to bardzo trudno od razu się leczyć. Zachować zdrowie jest o wiele łatwiej niż odzyskać, bo gdyby tak można było dać dobre rady tu przed kamerą, to teoretycznie nasz zawód jest nieważny i nieistotny, bo jednak jak lata leczymy pacjentów, układamy te protokoły akupunkturowe i leczniczy, obserwujemy, badamy puls, badamy język, to jeżeli macie choroby i macie dolegliwości, to medycyna chińska uważa, że z choroby wychodzi się dwa razy dłużej niż do choroby się wchodzi, więc wydaje mi się, że wtedy najlepiej pójść do terapeuty, a jak on już wyprowadzi was na tą drogę zdrowia, to wtedy można już podtrzymywać to zdrowie za pomocą medycyny chińskiej, za pomocą medycyny naturalnej. Tego jestem pewna. No i to jest najlepsza puenta. Dziękuję ci bardzo, to była prawdziwa przyjemność. Ja też bardzo dziękuję. Twoje zdrowie w twoich rękach. Twoje zdrowie w twoich rękach. My mamy bezpłatne ścieżki zdrowia. Myślę, że tych kroków zdrowia będzie bardzo dużo. Nasz organizm jest bardzo mądry. Nasz organizm ma swoją mądrość, bo książka mojego nauczyciela Zaumanowa nazywa się Tajemna mądrość twojego ciała. To jest taka mądrość, która jest na podświadomości, która jest ukryta i której nie dajemy dojść do głosu. Natomiast nasze ciało zawsze kocha prawdę, dokładnie wie, co mu jest i jeżeli damy mu dojść do głosu, to każdego doprowadzi do zdrowia, a oczywiście twoje zdrowie w twoich rękach, jak ono jest, bo twoja choroba nie jest w twoich rękach, twoja choroba jest w rękach lekarzy. Więc twoje zdrowie to oznacza, że budujemy zdrowie krok po kroku, zapobiegając chorobom i jeżeli będzie dużo pytań, to na pewno się spotkamy, odpowiem na wszystkie pytania, nie ma żadnego problemu. A i nie będzie pytań, jak poprawić odporność za pomocą magicznego punktu, bo ja mam 10 kroków zdrowia, jak poprawiać odporność i czyszczenie układu limfatycznego i tak dalej i uodpornienia za pomocą diety, to są długie rozmowy, natomiast na pewno warto w każdym momencie swojego życia zwrócić się w kierunku zdrowia, a nie w kierunku tłumienia chorób. I oczywiście trzeba chodzić do lekarzy, oczywiście, że tak, i trzeba robić badania przeróżne, ale jeżeli dzień po dniu będziecie dbać o poziom swojego zdrowia, to lekarz będzie miał mniej do roboty. Dziękuję bardzo. Ja również bardzo dziękuję, bardzo dziękuję i cieszę się, że mogłam być tu z tobą i z nimi. My pleasure. Dziękuję pięknie, wszystkiego dobrego.